Hej, dobrze trafiłeś, bo dzisiaj w końcu dowiesz się, jak zabezpieczyć się w internecie, wykorzystując weryfikację dwuetapową, na przykład z wykorzystaniem Google Authenticator. Pokażę Ci, jak to zrobić na przykładzie giełdy Coinbase. Jest to giełda kryptowalut. Ja jestem Cybercoach, a to jest kanał Cyberbiznes. Tutaj więcej dowiesz się o kryptowalutach, blockchain oraz biznesie w sieci. Jeżeli jeszcze tego tak nie zrobiłeś, to zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zostaw też łapkę w górę, jeżeli te tematy Cię interesują. I zaczynamy właśnie teraz. Co musisz najpierw zrobić, to pobrać na swój telefon Google Authenticator. Jeżeli korzystasz z Androida, to wchodzisz do sklepu Google Play i stamtąd pobierasz. Ja y, używam iPhone'a i wchodzę do Apple Store. tak? Tutaj wpisuję Google. No w podpowiedziach mam od razu Google Authenticator, więc wybieram tę opcję. OK. I teraz instaluję aplikację Google Authenticator na swoim telefonie. To chwilkę potrwa, oczywiście. Zainstalowałem aplikację. Klikam przycisk Otwórz. Większe bezpieczeństwo dzięki Google Authenticator. Pobierz kody weryfikacyjne do wszystkich swoich kont, korzystając z weryfikacji dwuetapowej. Ja przez jakiś czas korzystałem tutaj z SMS-ów. Jest to niewygodne, więc lepiej używać tej aplikacji. Przede wszystkim możesz skanować tutaj kody QR z różnych giełd, z różnych powiedzmy programów, które chcesz zabezpieczyć. Ostatnio też zabezpieczyłem LinkedIna, ponieważ tam potrzebowałem dwustopniowej weryfikacji po to, żeby streamować. Także, nie tylko giełdy, ale też inne aplikacje. Każda aplikacja będzie miała niepowtarzalny kod służący do logowania. Klikam rozpocznij, i teraz możemy tutaj wpisać. Klucz konfiguracyjny, który będzie udostępniała giełda Coinbase, albo możemy zeskanować kod QR. No dobra, to teraz zalogujemy się do giełdy. Przechodzę do giełdy coinbase.com. Klikam na Zaloguj. Pisuję swój adres e-mail oraz hasło. Zaloguj się. I teraz ja mam włączoną już weryfikację dwuetapową, ale z wykorzystaniem kodów SMS. Także e, przyszedł do mnie kod SMS. Pisuję go tutaj z wiadomości. I klikam weryfikuj. Po zalogowaniu do giełdy od razu mam tutaj informację, że Twoja obecna metoda weryfikacji, czyli weryfikacja przez kody SMS, jest dosyć wrażliwa na ataki telefoniczne. Więc lepszą opcją jest instalacja aplikacji Google Authenticator. No, ale okej, okay, powiedzmy, że nie masz tego komunikatu, więc pokażę ci, jak to zrobić z poziomu ustawień na giełdzie Coinbase. Zresztą dostałem takie pytanie ostatnio od mojego widza. Więc pokażę Wam jak to zrobić. Więc należy zalogować się delegować do przeglądarki, następnie przejść tutaj do swojego profilu i kliknąć na opcję ustawienia. Mam tutaj kilka zakładek, no to jest akurat tutaj ukryte w zakładce Valor, więc przechodzimy dalej. Mamy teraz weryfikację za pomocą kodów SMS. Ja chciałbym włączyć aplikację uwierzytelniającą, czyli klikam wybór przy tej aplikacji, przyjdzie jeszcze raz kod SMS. Klikam potwierdź. Teraz wystarczy zeskanować ten kod QR, tak aby przełączyć się na aplikację Google Authenticator. Pamiętaj jednak, że jeżeli włączysz tę metodę weryfikacji, to będziesz miał opcję zalogowania tylko i wyłącznie z wykorzystaniem tej metody. Co teraz warto zrobić, to zrobić skan tego kodu QR, wydrukować go i schować w bezpiecznym miejscu. Ponieważ jeżeli zgubisz telefon, to nie będziesz już miał dostępu do giełdy. Będziesz musiał pisać do supportu, co jest dość uciążliwe, więc w ten sposób to się robi. Tak samo jak masz klucze prywatne do portfelów kryptowalutowych, no warto je zapisać gdzieś tam na kartce i schować w bezpiecznym miejscu, do którego nikt nie będzie miał dostępu. To samo warto zrobić tym kodem QR. Wydrukować go i zabezpieczyć. OK, czyli na telefonie klikasz na opcję Zeskanuj kod QR w aplikacji Google Authenticator, no i teraz. Klikasz, że chcesz zezwolić na dostęp do aparatu i wybierasz tą opcję. Brawo! Wszystko poprawnie udało Ci się skonfigurować. Zobacz, tutaj generowane są kody dostępowe właśnie do giełdy Coinbase. Po krótkim czasie generowane są nowe kody. No i w ten sposób możesz się zabezpieczyć. Więc teraz warto wpisać ten kod tutaj, czyli wpisuję kod z tej aplikacji i klikam włącz. Informacja, że pomyślnie włączono usługę uwierzytelnienia. Także teraz wszystko będzie ok i będę się tutaj logował za pomocą tej opcji. Pamiętaj, żeby nikomu nie pokazywać tego kodu QR, który wcześniej pokazywałem, ponieważ uzyska dostęp do, tego, do Twojego zabezpieczenia dwuetapowego i możesz mieć potem duże problemy. Na przykład, ktoś może wypłacić Twoje środki z Giedy Coinbase. Przypominam, że jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś się na giełdzie Coinbase, to poniżej tego wideo zostawiłem Ci link rejestracyjny. Jeżeli wpłacisz równowartość około 100 dolarów, logując się za pomocą mojego linka, to dostaniesz nagrodę w wysokości około 10 dolarów, więc to jest na start od giełdy Coinbase, jeżeli jesteś nowym użytkownikiem. Co jeszcze warto wiedzieć? Możesz zabezpieczyć się przed zgubieniem swojego telefonu. Jeżeli zgubisz ten telefon i nie miałeś wcześniej zabezpieczonych kodów QR, to będziesz miał problem do dostania się do Twoich giełd, do Twoich aplikacji, które zabezpieczyłeś Google Authenticator. Dlatego przejdź tutaj po prawej stronie do trzech kropek i kliknij na eksportuj konta. Teraz możesz te konta wyeksportować. Jak widzisz maksymalnie 10 kont do różnych aplikacji. Teraz, jeżeli chcesz przenieść te wszystkie kody na inne urządzenie mobilne, możesz zeskanować ten kod QR i zabezpieczyć wszystkie Twoje kody. Możesz również zrobić screena tego kodu QR, wydrukować go i zabezpieczyć w bezpiecznym miejscu. Wtedy będziesz mógł odzyskać te swoje kody, jeżeli na przykład zgubisz telefon. Pamiętaj, jeżeli nie zabezpieczasz swoich aplikacji z wykorzystaniem tych metod, możesz paść ofiarą ataku. Mamy coraz więcej skamerów, coraz więcej hakerów, e, którzy czają się na Twoje e, oszczędności w Internecie, szczególnie jeżeli obracasz się w świecie kryptowalut, blockchainie, ponieważ tam nie mamy takiej kontroli jak na przykład e, w bankowości tradycyjnej. Ja jestem CyberCoach, jeżeli masz do mnie pytania, to zostaw komentarz e, pod tym wideo, albo po prostu napisz komentarz dla zasięgów i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Ci pomogłem i teraz czujesz się bezpieczniejszy w internecie.